Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Ostatnio mieliśmy śnieg, wcześniej był deszcz, a teraz mamy błoto. Wszystko się rozpuszcza. Taki dość przewrotny odcinek. Będziemy rozmawiali o tym, czy poprzez to, że mamy błoto na wybiegu, że jakieś błoto, cokolwiek pojawiło się w kurniku, czy to przeszkadza drobiu, czy to wpływa w jakikolwiek na nieśność, albo jakkolwiek na zdrowie. Większość hodowców zaawansowanych może się trochę śmiać z tego tytułu, natomiast wierzcie mi, że osoby, które zaczynają, są bardzo ciekawe i zastanawiają się, czy faktycznie ma to jakikolwiek wpływ. Także dzisiaj o tym wszystkim będziemy rozmawiać. Zapraszam was, moi drodzy, do oglądania. Jeszcze na wstępie oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, ci co nie dali, żeby na bieżąco oglądać ponad 600 filmów o samych kurach, także zapraszam do oglądania porad. Więc pierwsza rzecz, moi drodzy, czy w jakikolwiek błoto wpływa na nieśność? Nie, błoto w żaden sposób nie wpływa na nieśność. Z tym, że musimy pamiętać, że przez to, że jest błoto na wybiegu, kurki wychodzą, mamy i możemy mieć dużo więcej chorób, z tego względu, że są różne drobnoustroje, nie jest czysto, przenoszą się różnego rodzaju robactwa i tak dalej, więc faktycznie kury mogą dość szczególnie szybciej zachorować teraz zimą, dość mocno wieje wiatr, szczególnie zimą teraz, no i niestety kury są podatne bardziej na różnego rodzaju choroby. Więc błoto na nieśność raczej nie wpływa, ale na zdrowie, na dobrostan kur raczej tak. Inaczej jest, jak kura chodzi po trawce, a inaczej jest, jak kura chodzi po ziemi, po błocie. Jeszcze u nas jest tak, że żadnej innej zwierzyny nie mamy, ale jeżeli ktoś ma konie, krowy i tak dalej, no to sam wie, jak to wygląda. Więc najlepiej, jeżeli macie możliwość, żeby puszczać kurki bezpośrednio na wybieg z trawą. U mnie akurat już tej trawy tutaj nie ma, my wypuszczamy bardziej tam. Teraz też tego za bardzo nie widać, bo jeszcze leży śnieg. Ale wracając do tematu, moi drodzy, ponieważ dzisiaj chciałbym trochę o tym opowiedzieć. Zastanawiałem się wcześniej jeszcze, co mogę wam o tym opowiedzieć. Natomiast tutaj powiem szczerze, żadnej magii nie ma. Cały pic polega na tym, że jeżeli jest duże błoto, pytaliście, czy można kury wypuszczać. Oczywiście, moi drodzy, można kurki wypuszczać na wybieg. Nie jest to żaden problem. Kurki mogą sobie po tym wybiegu pochodzić. Nic im na pewno się nie stanie, chyba że macie jakieś ogromne kałuże. Ale kury jako tako sobie poradzą. Mamy temperaturę dokładnie u mnie teraz 4,5 stopnia na plusie. Kury z kurnika na razie, jak widzicie, nie wychodzą. Szczególnie no nie wszystkie. Niektóre sobie pozwoliły i wyszły. Ale trzeba brać to pod uwagę, że przez jakiś czas prawie cały czas siedziały w kurniku, więc jeszcze nie są tak przyzwyczajone. Natomiast fajnie jest, chociaż trochę im, tak jak widzicie, tutaj aż takiego błota nie ma. Tutaj leży ziemia, błoto jest tam dalej, tam nie chodzą, ale jest na tyle już miękko, że kurki mogą sobie dziobać, kurki mogą sobie drapać i to jest na pewno na plus dla nich. Jak będzie dalej, zobaczymy. Natomiast fajnie, jak macie, słuchajcie, trawę, czy nawet jak w niektórych miejscach macie beton. Dla kur to nie jest dobre, ale dla was jest to super, ponieważ dużo łatwiej jest wam to błoto odciągnąć, wysprzątać. Natomiast jak jest ziemia, to jest najtrudniej, no ponieważ to wszystko i wsiąka i się robi, tak jak widzicie, taka ciapa, jak ja to mówię, po całości. I teraz tak, więc podsumowując, na nieśność u kur błoto w żaden sposób nie wpływa. Kura przez to, że pochodzi po błocie, nie znosi mniej jajek, znosi tyle samo jajek. Natomiast faktycznie ma to jakiś wpływ na jej zdrowie, szczególnie jeżeli warunki nie są zbyt dobre, te pogodowe. Ok, czy polecam wypuszczać na wybieg? Mówiłem. Co polecam zrobić, jak mamy taką pogodę jak teraz? Cieszyć się, słuchajcie, że mamy temperaturę dodatnią. U mnie kurnik jest uchylony. W ogóle w kurniku nie wieje. Nawet te drzwi otworzyłem, tak jak widzicie, te większe, ale w kurniku nie wieje. Jest spokój, kurki sobie chodzą tam, gdzie chcą. Widać, że są zadowolone. Gdyby wiało, gdyby padało, byłaby zima, wybieg by był zaśnieżony, raczej bym tych kur nie wypuszczał, drzwi bym nie otwierał, ponieważ byłoby bardzo zimno. Muszę wam powiedzieć, że się bardzo cieszę, ponieważ udało mi się sprawdzić, że temperatura w
kurniku, nawet jeżeli na zewnątrz spadnie na minus 5, minus 10 stopni, w kurniku zostaje dodatnia. Także super, to nie jest wiadomo 10 stopni, natomiast nawet bodaj te 2-3 stopnie jest lepsze niż temperatura minus 5 w kurniku. Jeżeli temperatura jest ujemna w kurniku, a kury macie młode, to możecie zauważyć, jak one się trzęsą zimna, siedzą razem wszystkie w skupisku albo siedzą przy ścianie, bo tam niby będzie im cieplej, siedzą w ogóle w ściółce, nie ruszają się, nigdzie nie wychodzą, bo po prostu jest im zimno. Natomiast jak macie temperaturę dodatnią, to na pewno kurom jest dużo przyjemniej w ogóle funkcjonować. Zresztą to widać po drobiu, jak to obecnie wygląda. Więc tak to się prezentuje. Co jeszcze? Zakupiłem ostatnio, słuchajcie, zboże. Znowu cena zbóż poszła w górę. Cena śruty, wiadomo, również. Zmieszanych zbóż, soi, rzepaku, no w ogóle wywindowało to wszystko w górę. Jest to spowodowane głównie tym również, że teraz ściągamy te zboża z zagranicy, przyjeżdża to z Ukrainy, no i po prostu też te ceny się zmieniają. A jeszcze paradoks jest taki, słuchajcie, że znam rolników, którzy mają zmagazynowane zboże u siebie, ponieważ myśleli, że teraz sprzedadzą drożej, ale niestety tego zboża obecnie sprzedać nie mogą. Więc zobaczymy, co to dalej będzie. Myślę, że prędzej czy później i tak sprzedadzą, tylko pytanie po prostu za jaką cenę, czy im się to będzie kalkulować. Wiadomo, że raz jest cena lepsza, raz jest cena gorsza, ale lepiej nie robić za darmo i troszeczkę na tym wszystkim w miarę możliwości starać się zarobić, no bo wiadomo, to jest dla rolników chleb, oni z tego żyją. Podsumowując odcinek, kończąc już, oczywiście polecam wam kury wypuszczać na wybieg, nie przejmować się tym, że mamy jakiekolwiek tam błoto, większe czy mniejsze. Jeżeli kura wychodzi, wręcz się nawet czasami cieszy, bo może sobie coś tam podrapać, łatwiej jakiegoś robaczka znaleźć, a szczególnie teraz, kiedy parę dni te kury przynajmniej u mnie siedziały w kurniku, teraz uda im się coś tam znaleźć. Także to na pewno jest na plus i jakąś tą dietę, to pożywienie sobie urozmaicić. Jeszcze wam pokażę tutaj rzut, widzicie, kurki sobie wychodzą, tam gdzie śnieg to może nie chodzą, natomiast tutaj jak jest ziemia odmrożona, to sobie normalnie chodzą i dziobią, tam szukają sobie jakichś robaków i tak dalej, więc na pewno to jest dla nich dobre, złapią trochę tego słońca, światła, no inne jest światło, tak jak widzicie, naturalne, a inne jest w kurniku, gdyby się cały czas miało świecić, więc kury mają na pewno pod tym względem na plus, na pewno się cieszą. Piszcie, co tam u was, piszcie, jak to u was w hodowli wygląda, czy wasza hodowla się rozwija, co wy w ogóle myślicie o zagadnieniu, na który dzisiaj nagrywałem. Może być to banał, ale z drugiej strony myślę, że dla widzów początkujących na pewno jest to potrzebny temat i warto na te tematy również nagrywać odcinki. To na tyle, moi drodzy, trzymajcie się i do następnego, do zobaczenia, cześć.